Partnerem kanału MMA Punch jest catering dietetyczny Diety od Brokuła. Artur Szpilka w debiucie dla KSW zwyciężył swój pojedynek, w którym nie zabrakło walki w parterze, kopnięć i obaleń inicjowanych ze strony Polaka. Radczenko odklepał w drugiej rundzie po uderzeniach łokciami w parterze. Szpila, ty wariacie! MMA! Wchodzisz w MMA, wariacie! Zostaw te boksy! W MMA lepiej! MMA, mordo! Szpilka zarówno w klatce, jak i w wywiadach z mediami na backstage'u zostawił wybór kolejnego rywala właścicielom KSW. W rozmowie z Mateuszem Kaniowskim natomiast nie uniknął pytania o potencjalną walkę z Pudzianem. Ja chyba nie jestem na niego gotowy, ale to mówię, to włodarze są od tego, nie ja, ale chciałbym, żeby Michał dostał rewanż z nimi, żeby spróbowali, żeby jeszcze raz taka walka była. Ewidentnie nadszarpnięty zębem czasu Marcin Różalski zaliczył nieudany powrót do KSW w formule kickboxingu. Zawodnik z Płocka po bezbarwnym występie przegrał z Errolem Zimmermanem w drugiej rundzie po czwartym knockdownie. Holender w klatce wyzwał do walki, mówiąc w dosłownym znaczeniu, tego polskiego czarnoskórego gościa, mając na myśli Izu Ugonocha, który rzekomo odrzucił walkę z nim. This Polish black guy, I don't know what his name is, but I want the Polish black guy. I think he's scared for me. Errol Zimmerman said he's coming back to KSW because he wants to fight the Polish black guy. I'm the only Polish black guy at KSW. I don't know, maybe I'll go into training a bit. We'll see how we go. Fight fixed. Zimmerman, który kolejne pojedynki chce toczyć w MMA, w wywiadach na backstage'u potwierdził, że faktycznie chodziło mu o Ugonocha. Marcin Różalski był zadowolony ze swojego występu i ku zdziwieniu wielu twierdził, że było to dobre widowisko. Po półtorej rundy, tak, się biliśmy. W dobrym tempie, uważam. Dobra walka była, dobra bitka. Udało się stoczyć fajną walkę z Errolem, to jest dwa, że walka nie była praktycznie do jednej bramki, tak? Dał również do zrozumienia, że na ostatni knockdown można było przymknąć oko i puścić walkę dalej. Uważam też tak nieskromnie, że to ostatnie liczenie można było sobie darować. To nie było tak stricte po ciosie, to na pewno gdzieś tam było, że ja poleciałem szarżą, Errol szedł z ciosem i noga została, wiesz. Odniósł się także do widocznych problemów z jego nogami, które można było zaobserwować po jednym z kopnięć Errola. Jeżeli przed walką, tak, powiedziałbym, że coś mi dolega, to byłoby, że szukam sobie wymówki w razie jak przegram. A jak teraz przegrałem i o tym powiem, to będzie, że o, zwala na to. Zostawmy to jak jest. Różal nie wykluczył kolejnych występów w formule MMA i powiedział, że jest to jedynie kwestia propozycji walki. Martin Lewandowski natomiast dawał do zrozumienia, że czuje pewnego rodzaju dyskomfort, że pojedynek odbył się w kickboxingu oraz, że on sam wolałby widzieć Marcina w MMA. W walce wieczoru Marian Ziółkowski nie bez problemów poradził sobie z Sebastianem Rajewskim. Mistrz w drugiej rundzie runął po mocnym ciosie pretendenta na deski. To, że mnie trafił, to jeszcze naszedłem na ten cios i normalnie jak rażony piorunem, ale właśnie jak mówiłem, jak uderzyłem głową o matę, to tak jakby miałem jakby w głowie, od razu tak uderzenie w głową maty i od razu myśl, dobra, zaraz wstanę i pokażę, że jestem lepszy. Im dalej w las, tym większą inicjatywę przejmował Marian, ostatecznie wygrywając decyzją sędziowską. Ale wyjebka, ale kurwa. W wywiadach po walce stwierdził, że trudniejszym wyzwaniem był Borys Mańkowski, natomiast sama walka była cięższa z Rajewskim. Wyraził również po raz kolejny chęć stoczenia pojedynku z Saladinem Parnasem, co ciekawe w kategorii piórkowej. Jednak podkreślił, że musi o tym porozmawiać z dietetykiem i menadżerem. Wspomniany menadżer podgrzał atmosferę, wstawiając na media społecznościowe zdjęcie Francuza z dwoma pasami wraz z dopiskiem: przygotuj się, że nie będziesz miał żadnego z nich. Idziemy do kategorii piórkowej po twój pas. Ponadto na gali KSW 71 Daniel Torres po fenomenalnym widowisku pokonał Borysa Mańkowskiego decyzją sędziowską. Roman Szymański zwyciężył z Valerio Mirceą, który nie był w stanie wyjść do drugiej rundy ze względu na kontuzję ręki. Jakub Wikłacz pokazał Dos Santosowi lekcję parteru i pokonał Brazylijczyka pewną decyzją sędziowską. Michał Martinek po taktycznej i spokojnej walce wypunktował Filipa Stawowego. Donovan Desme po dużych problemach w pierwszej rundzie poddał w drugiej odsłonie duszeniem zza pleców Artura Sowińskiego. W walce otwierającej KSW 71 Mark Dusis poddał w drugiej rundzie gilotynę Przemysława Dzwoniarka. Warto również wspomnieć, że na gali jako gość i kompan Zimmermana pojawił się sam Alistair Overeem. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.